Lecimy w dolnym lewym rogu oczywiście Spirit, Piotr Walukiewicz, dawniej Soul Steam, Okazy Gaming, Polak już wykonuje blokadę ekspansji przeciwnika, rywalem jest właśnie Strange z Rosji, obecnie bez drużyny jest Strange. No i zapomniałem, jak się zwał ten zawodnik, więc tutaj trzeba zobaczyć, bo zazwyczaj pamięć dobra, ale krótka. O Strange'a po prostu tak bardzo dużo nie ma na tej scenie europejskiej. Chociaż no też nie jest świeżakiem. Aleksiej Selyakov, 25-letni jest ten zawodnik. No i jak widzimy, Strange uznał, że wyciągnie tutaj dodatkowe kilka probek, żeby pozbyć się blokady. Jak najbardziej zrozumiała sprawa. Dobra, przepędzony Marin, probka powraca, spokojnie. No, bezreaperowe otwarcie, jeżeli chodzi o Piotra. Kurczę, za jedną rzecz powiem wam, szanuję Spirita. Chyba za każdym razem, jak widzę jego właśnie tam na Dreamhacku, jak jest jego kamerka, chyba za każdym razem ma pościelone łóżko. To jest jednak dyscyplina. No, jako Trant to musi być mocno zdyscyplinowany. Musi mieć to zacięcie, ten tryhard w żyłach. U niego idealnie. A Strange, powiem wam, wczoraj widziałem tę hantelkę w jego kamerze, tam jest po naszej prawej stronie ta hantla i mam wrażenie, że dokładnie w tym samym miejscu. Ej, on tam sztangę jeszcze ma. O, to Strange troszeczkę ciśnie. Proszę. Ale tak blisko komputera. Niebezpieczne. Dobra, orbital zagrany. Powolutku rozwija się plan Polaka. No szukam jakichś tutaj szczególnych znaków, ale na razie akurat takich nie ma. Helion chyba wyjedzie zazwyczaj na zwiat. W ogóle ten Zelota też interesujące, nie? Że jest przed bazą polskiego gracza. No ten Zelota to jest taki trochę, cześć, możesz mnie ubić, nie? Taki trochę bez sensu teoretycznie. No ale skoro i tak potem on by za bardzo nie pomógł, to może chce mieć po prostu stręcz informację, czy Tran wychodzi na mapę. Trochę nie rozumiem, że Spirit tego Zeloty nie zniszczył. Może wyjechał Helionem i go nie zauważył. Nie zobaczył wszystkiego, ale no w sumie mam, myślę, że już pojęcie Spirit o tym, że to jest otwarcie z Blinkstalkerami. No w sumie robi Siege tanki, jednego już rozstawia, więc raczej wie, że to są właśnie Blinkstalkery. Bunkier to już w sumie nawet bardzo przydatne, że tutaj jest na miejscu, także spokojnie. No aż dziwne nawet może, że Polak właśnie aż tak defensywnie otwiera szybkie trzy bazy. Ja pamiętam, jak Spirit grał te szybkie trzy bazy. Bardzo często zresztą i to się nie kończyło zazwyczaj jakoś super. Nadal jestem zdania, że akurat to otwarcie to takie jest jakby dobre na Stargate'a, ale na inne warianty to już... No jest to ryzyko, nie? Że Protoss wjedzie w nas z szarżą i będzie ciężko. No to tak trochę przed Steampakiem chyba powinno wjechać ten push Strange'a, ale na szczęście może on tego w ogóle zupełnie nie zagrać. No dobra, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Na razie Obserwer spogląda na bazę Polaka. Teraz się Spirit może zorientuje, że to jest grane. Gdzie ta trzecia baza leciała? Chyba przypadkiem zboczył z kursu Spirit. Dobra, doskonale. Siege tanki bez problemu się rozstawiają. Trzecia baza wyląduje. W zasadzie to najgorsze to chyba już za Spiritem, mam wrażenie.
Bo jednak Strange właśnie nie gra nic bardzo agresywnego, także jest spoko. W zasadzie Spirit nic nie robił, a już mam przewagę w zaopatrzeniu. Znaczy nic, no bardzo dobrze build order i świetnie wykonuje i tak dalej, no ale po progamerze spodziewamy się, że jeżeli skupia się tylko na budowaniu, to zrobi wszystko praktycznie perfekcyjnie. Czasami może się jakiś supply bug wkradnie, ale raczej wszystko ładnie w odpowiednim tempie dobudowuje. Warpism za momencik chyba przyzwie Zelotów, no bo co innego miałby tam zagrać Strange. No też ma całkiem dobre to rozstawienie, no bo jak tylko właśnie teraz wyjdzie na mapę, to od razu wlatuje Prismem, Zelotami. No i albo Spirit się dobrze obroni, albo się nie obroni. Ale generalnie jedna wielka pasywność. Pierwsze 7 minut to dosłownie symulator rozbudowy, nawet lekkiej presji. Co tam widzieliśmy? Heliona chyba. Zazwyczaj taki scenariusz w przeszłości bywał dobry dla protosów, no bo jak się mogli bez problemu rozwinąć do kolosów, tam właśnie do tych 3-4 baz szybko, no to super. Ale no teraz trochę się czasy zmieniły, trochę się te terranie poprawili. I teraz to już nie ma, także zawsze to jest dobre dla protosa. Ładna produkcja Spirita. O, już nawet Ghosta robi. Dobrze, dobrze. Także jak to mawiał klasyk, spokojnie, zaraz się rozkręci. Myślałem, że tym medivakiem to do przeciwnika leci Spirit, a na razie to tak, nie wiem, kręci się u siebie. Gdzie ten medivak leci? Aha, on tak wręcz... O, wow, okej. Okay. On teraz wyruszył na dropa. Wydaje się, że... No tak, no w sumie jakbym był Strange'em, to też bym pomyślał, że ten medivak raczej poleci dołem mapy i prawą stroną, a nie lewą. Z tym, że jak on teraz leci tą lewą stroną, to zaraz spotka Warp Prisma. No teraz, a nie, tutaj jeszcze Viking lata. No ale właśnie, teraz medivac powinien zobaczyć Warp Prisma. Ciekawe, czy Spirit zwrócił na to uwagę, bo powinien. No nie zwrócił. Widział, ale nie zauważył i to widział przez długi czas. Chociaż przy krawędzi mapy, właśnie na minimapie ciężko to czasami zauważyć, jak coś tak stoi. No spokój, jeden wielki spokój. Ale przynajmniej czwartą bazę bardzo szybko zajął Polak. Strange z tej pasywności też już dorobił 85 probek i idzie ewidentnie w kolosy. No trochę to jednak wszystko niebezpieczne, ale już widziałem wiele takich gier Spirita, że tak właśnie miał swobodny dostęp do już późnego etapu gry, do Liberatorów itd., itd. Na razie oczywiście Liberatorów nie ma. Ale mocno rośnie w siłę Polak. O, piękne MP w potylicę. High Templarów dosłownie. No i z wyssaną energią High Templary są już w zasadzie bezbronne. A i zaczyna się lawina decyzji obu zawodników. Polak oczywiście od razu poleciał z dropem. Tutaj blatuje Warp Prism. No, ale Storm wyjaśnia w zasadzie jeden zrzut, a tutaj no Spirit też nie miał dużych kłopotów z obroną. Obaj byli gotowi. No pytanie, co dalej? Strange uznał, że chyba, no skoro nic się nie dzieje dla niego takiego złego, to może już nawet powoli zacząć inwestować w kariery. To bardzo wcześnie, no ale to tak, jak gry są tak defensywne, to tak się właśnie dzieje. Spirit swoją piątą bazę zajmuje w kierunku bazy przeciwnika. No i oczywiście... Kolejne command centery buduje Polak, to takie command centery zapasowe, żeby po zniszczonej bazie od razu móc tam wylądować i dalej zbierać bez specjalnej przerwy. No ewentualnie dużo orbitali, to też będzie dużo mołów i skanów.
No jest silniejszy raczej Spirit, ma więcej jednostek, tylko pytanie, czy on w ogóle nimi kiedykolwiek zaatakuje. No może też Spirit, znając trochę Strange'a, chce właśnie wymusić dłuższą grę, bo wydaje mi się, że w dłuższej grze jest też lepszy Spirit. Ogólnie jest lepszy, ale zwłaszcza w takiej dłuższej grze powinien zwyciężyć. No ale czasami jak taka gra jest właśnie pasywna, jak teraz, no coś tam się zaczyna, powiedzmy. To czasami można zapomnieć o tym, jak się walczy, że tak to ujmę. To nagle masz z zera do setki przyspieszyć, jeżeli chodzi o kontrolę jednostek i to jest takie trochę... Czasami nie najlepiej zagrane. O, Nexusa rozwali, super, dobra, to jest miły cios. Wyprowadzony przez Spirita. Dobrze, dobrze. No i oczywiście sznurek kolejnych jednostek idzie już na górę. Spirit uznał, że co by nie przyszło do jego bazy, raczej jakoś się tam obroni, a nawet jakby się nie obronił, to chociaż zniszczy kolejną bazę przeciwnikowi. O, teraz MP, o pięknie, i w Nexusa, i w baterię, i w High Templara. Wyssał energię ze wszystkiego, z czego trzeba było wyssać. Tutaj idzie jakiś kolos dołem, też można by na niego się rzucić. No i na Disruptora, którego z dużym opóźnieniem, tak, za późno Disruptory uderzyły. I Spirit w sumie dobrze to zrobił. Nexus, Disruptory zniszczone, no wzorowo. Bardzo dobra kontrola Polaka. Przez chwilę się bałem, że może trochę będzie właśnie za wolno, za późno, a jednak idealnie. Sporo ghostów, bo już 12. No dobra, o, Nuki, o, wow, no za to lubimy Spirita, jeden z niewielu teren na scenie europejskiej, którzy regularnie, jak jest długa gra, to zrzucają te Nuki. Boże. No tak, Polak w rosyjskiego zawodnika, tego Nuka pośle. Na godzinie 12 widać na minimapie albo Liberator, albo Medivaca, jest to Liberator jednak, dobra. No, Spirit zawsze lubi rozstawiać te jednostki po bazach przeciwników. Akurat tutaj nie udało się nic zrobić, no ale dobrze, niech pozostanie czujny. Oj, leci, leci, leci. I lecą kolejne. Okej, na dwie bazy prawie równocześnie. I do tego może jeszcze jakaś walka od frontu. Dobra, o, tutaj dwie probki będzie w stanie też zniszczyć. Poza tym troszeczkę tych struktur defensywnych czy pylona. Tutaj też spadła, ale no tutaj żadna proba akurat nie została zniszczona, spoko. No jest często taki efekt psychologiczny, aj, ale jak Nexusa rozwali, to super, dobrze, dobrze, doskonale. 6 karierów posiada Strange, to jest też taka czasami chwila, kiedy faktycznie mocniej można uderzyć, bo też +2 do ataku do karierów się kończy. No trochę niebezpieczeństwo, tutaj 2 starporty posiada Polak, trochę dziwnie je ustawił, nawet bardzo dziwnie, zbyt ofensywnie, uuu, i tutaj już atakuje Strange, dobra, Ghosty całkiem szybko też niszczą same interceptory, no ale nie wiem, czy ma wystarczająco dużo jednostek Polak, żeby tutaj tak stawić czynny opór. Kolosy atakują, ale teraz akurat SCV-ki, dobrze, dobrze, bo Polak walczy z interceptorami, w zasadzie kariery już nie mają tak wielu właśnie tych jednostek. Dobrze, dobrze, jest okej, chyba ta batalia, wystarczająco dobra, no i co najważniejsze, kontratak dalej progresuje. Oho, oj nie, coś zniknął Spirit. Dobra, jest jednak trochę za dużo tutaj Protosa, Turret atakuje Kolosa. No jeżeli teraz stanie na produkcji polskiego zawodnika Strange, to jeszcze niestety można to przegrać. Rzuca tutaj Nuka Spirit, no teraz to ja poznaję Piotra. Oj nie, tu jest Observer, niestety jest Observer, więc on zniszczy tego Ghosta. Nie spadnie, nie będzie ciekawej niespodzianki niestety. No niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie to wygląda. Musi Spirit jakimś cudem się zregenerować, odbudować wszystko co się da. Tutaj dwa kariery widzę, że chyba nie wyfruną, chociaż jeden jeszcze się buduje. Są też kolejne kanony, Strange ma większe zaopatrzenie. No, samo serce produkcji Spirita zaatakował Strange. To ładna nuklearka, o nie, i ten karier jednak wyleci. Tak blisko. A jednak nie zauważył tego w porę. No i teraz nadchodzi Recall i oczywiście złapie te jednostki Spirita Strange. No ale ma jeszcze trochę czasu Polak, żeby może się odbudować. Właśnie robi 5 raksów. Cały czas jakaś produkcja Wikingów czy Marinów też ma miejsce. No stąd już nie można uciekać. Tu się trzeba spróbować jakoś wymienić. Część jednostek w bazie Spirita, jak widzimy, pozostała, ale nie ma odpowiedzi na te Wikingi chyba tak do końca. One powinny do końca tego kariera atakować. Nie wyszło.
No ciężka chwila. Stręcz, jak widzimy, już teraz z powrotem biegnie do bazy Spirita. Chyba za dużo jest jednostek. Przez chwilę, no nie, już miałem jeszcze przez momencik nadzieję, ale chyba ona umiera. Za pół darmo oddane kolosy, stalkery. Ale co ma zrobić z karierami teraz Spirit? No musiałby robić dużo marinów teraz i to jak najszybciej. Nic innego za bardzo nie wyprodukuje. Turety też na pewno są jakimiś pomysłem. Ej, on rozwalił! O, dobrze, rozwalił tego kariera. EMP też zagrane. Ale niestety jest za dużo interceptorów w dalszym ciągu. No niszczy to po prostu Strange. Obaj zanurkowali w długą grę, ale trochę za wolno, trochę za późno. Odpowiedź na kariery się ukazała. Szkoda, wielka szkoda. Ale ja tu już szans nie widzę. No nie ma już jednostek. Także Strange'owi się powiodło. No to jest właśnie siła Protossa, któremu teraz za bardzo nie przeszkadza. Szybko w kariery jeszcze plus 2 do ataku i siadło. Dobra, no faktycznie tam ma. No jeszcze jakieś słuchawki chyba leżą obok. Ale tak, widać, że ciśnie troszkę Strange. Zrób coś, ale co ja mogę zrobić w takiej sytuacji? Druga mapa to Inside and Out. Mam nadzieję, że teraz troszeczkę jednak się inaczej to wszystko ułoży, ale ponownie zaczyna Spirit od eBay bloka. Buduje właśnie budynek, żeby go budować, ale żeby go nie ukończyć. Taka myśl budownicza, techniczna. No są też takie miejsca w Polsce, nie? Gdzie się buduje, ale niekoniecznie żeby zbudować, tylko żeby budować. No ale w StarCraftie robi się to po to, żeby opóźnić przeciwnika. No i Strange po raz kolejny buduje zlotę. Mieliśmy go też na poprzedniej mapie, ale przede wszystkim to proby robią większość roboty. Za ile około Elazer? No po tym meczu pokażę spotkanie Elazera. To jest praktycznie pewne. Znaczy na pewno pokażę mecz Elazera. Nie wiem tylko, czy tam będę musiał się podeprzeć troszeczkę powtórkami, czy zobaczymy wszystko od razu na żywo, ale no chcę pokazać jedno i drugie spotkanie, to na pewno. No ale jak są równolegle w miarę, to się nie rozwoję, bo mogą tutaj na siebie najść trochę właśnie te mecze. Zobaczymy. Ale na pewno pokażę. Nic nam nie ucieknie, także też prosimy tutaj nie spoilować. O kurczę, no Reaper jest aktywny. Super, super, super. Taki darmowy zlota, bo on nawet SCV-ki tutaj żadnej nie złapie. Co najwyżej Marina mógłby obić, ale Spirit też o to zadbał, żeby nawet ani razu zlota nie uderzył. Dobrze, dobrze. Tak, ja sprinty biegam tylko jak mnie goni ktoś. To wtedy ewentualnie. Okej. Okay. No pozbył się Reapera. Trochę szkoda mi tego Reapera, bo jednak on się niczego bardzo konkretnego nie dowiedział. Chociaż no już dużo po szlaku może jest ta Sentry, ale no nie wiesz, czy Stargate... Znaczy, wiesz, że raczej nie Stargate, jeżeli jest Stalker Sentry. Ale raczej to też jest duża różnica. No to w takim razie chyba Twilight, ale w sumie też ta Sentry, taka nietypowa, no. No, ksywka Strange'a i pomysł jego na grę nie jest przypadkowa. Robo Facility i dwa Forge. No to chyba najbardziej rzadkie z otwarć Protossów. Bardzo nietypowo.
bardzo defensywnie będzie grać Strange, to wiemy w zasadzie chyba już na pewno. Ale no, interesujący ma pomysł na grę z dwoma Forge'ami. Ja pamiętam, że kiedyś było dawno temu takie zagranie, że na dwóch bazach dłużej się zostawało i co nawet ciekawe, grało się jeszcze Blinka. Blink, Kolosy i dwa Forge'e. I to wszystko na dwóch bazach, także trochę brakowało gazu, ale jakoś to grali. Dawno, dawno temu. Ale to też tak tylko na dosłownie chwileczkę się pojawiło i zniknęło. Na szczęście Spirit będzie walczył tą miną o jak najwięcej. O, jakby się udało! O, jak blisko! No prawie Strange się zagapił. Ja, to jest mimo wszystko świetna presja Polaka, bo no zauważmy, jak długo te proby nie wróciły do wydobycia minerałów w pierwszej bazie, w drugiej też była przerwa. Także no teraz przez chwilę nawet Spirit zbierał więcej o ponad 1000 minerałów od rywala. Doskonale. Jest i trzecia baza. Pilot Cancel się kończy. Idealnie ma praktycznie 300 minerałów i gazu na kolejne ulepszenia Strange. No, aż się miło patrzy na to, jak to ma wszystko ładnie rozplanowane. No, ale właśnie, skoro mu tak dobrze idzie, to nie wiem, czy nie czas zacząć się bać o Spirita, bo tutaj są no, prawie same Mariny, więc jeżeli zrobi atak, no to Kolos będzie w sam raz. Co więcej, Kolos nie zostanie dezaktywowany, bo Raven właśnie tutaj robi taniec z gwiazdami. I z probami. On go stracił, naprawdę? No cóż. Ravena już nie mam. Spirit powolutku wychodzi na mapę. Trzecia baza też oczywiście jest grana. Od razu na miejscu ją zagrał Spirit, odważniej. No nie mam przekonania, nie mam tutaj pewności co do planu Spirita. On dobrze zauważył obserwera. No i tam osobiście się plan Strange'a nawet podoba. Zwłaszcza jeżeli zrobi jakiś atak w to okienko czasowe, kiedy już będzie mieć 2-2, a Polak jeszcze będzie oczywiście na tych poprzednich ulepszeniach 1-1. No i tu jak widać z ochotą Strange wychodzi na spotkanie. No bo ma Force Fieldy w razie czego do rzucenia. No i Kolosy też bardzo szybko by się pozbyły Marinów. Spirit uciekł, ale widzimy, że Mediwak lecący prawą stroną mapy już dolatuje. Spoko, tutaj na pewno sporo probek padnie. Strange się mocno pomylił, nie wiem czemu wycofał część probek, a część została. No wyszło jak wyszło. To było całkiem dobre. Ale jakiś kolejny właśnie pozytyw by się przydał. Może po prostu Wikingi. Nie no dobra, jest już naprawdę dziwnie dobrze. No i teraz też Spirit wiedział, że nie odleci, nie ucieknie, no bo jest A nie, nie ma Blinka. Ej, to może była jakaś mała szansa, żeby uciec. Okej, okay, Strange postawił najpierw na szarżę. Już tak się dziwię, skąd on ma na to wszystko pieniądze, skąd on ma na to wszystko gaz? A to nie miał. Ale szarże już posiada i teraz jest bardzo niebezpieczny atak. Właśnie z ulepszeniami 2-2 i jeszcze Archony tutaj chce... O, i kolejne ulepszenia zaczyna robić, to nie wiem. To już mam mniejsze przekonanie co do taktyki Strange'a. No, ale generalnie to jest tutaj bardzo, bardzo silny jego ten skład o właśnie z Kolosami.
Znowu takie spokojne, te 10-11 minut, trochę mniej niż na poprzedniej mapie, ale mamy pewne flashbacki, mamy pewne PTSD po tym, że może jednak to właśnie nie jest ten styl, jakim powinien posługiwać się Spirit, ale no nie, no dobra, no w tym scenariuszu, jak Protoss zagra tak szybko 2-2 z kolosami, to chyba słusznie, że Spirit się trzymał od tego z daleka. Dokłada już drugiego Starporta, Ghosty, czwartą bazę i tak dalej, i tak dalej. No niby jest przewaga, ale lepiej nie walczyć. Zwłaszcza jak będzie 3-3, też za chwilę miał stręcz. No nic, no pozostaje chyba kontynuować to, co właśnie już zaczął. Dobra, ale co turety? No fajnie, jakby tutaj nawet po dwa w jednym miejscu budował Spirit te turety, bo Warpism z szybkością potrafi przez jednego przelecieć. Przypadkiem uderzył we własnego Stalkera Protoss, no ale to wiadomo. Tylko osłony mu zbił, więc to dużej różnicy nie ma. Kolejna wymiana. Jakiś tam jeden liberator wybija z rytmu. No chodzi o to, żeby ten oddział właśnie, który już teraz jest w górnym lewym rogu, wyszedł na dobrą pozycję. O, interesująco. Tutaj te switch tanki rozstawia. Faktycznie jest zasięg do asymilatora, więc nawet. Co też kolejne switch tanki. No i czekamy, czy rywal podejdzie, czy zaatakuje. Świetne MT, osłabia nawet disruptory. Teraz te disruptory mogą być switch tanki. Piękna salwa, dokładnie tam posłał swoje ciosy Spirit, no ale jest różnica w ulepszeniach, no i jednak też ta masa protoska ładnie wchodzi. No, z kolosami tutaj Spirit nie powalczy, lękam się o Polaka. No bo niestety jest po prostu mało. Nawet Stalkery się ofensywnie blinkują, cały czas wszystkie kolosy niezagrożone. Nie była to perfekcyjna batalia, ale myślę, że spokojnie można kontynuować mecz. Oprzeć teraz defensywę na planetarce będzie musiał może przez chwilę Spirit. Chyba, że stręcz pójdzie gdzieś indziej. A, tutaj szkoda switch tanka. Kolejne switch tanki gra Polak. O, wow, uratował tego tanka. Dobrze, dobrze, dobrze. Nawet bardzo dobrze. Teraz mógłby go jeszcze czymś naprawić. Właśnie lecą SCV-ki do tego celu. No, ale niestety jak disruptory walną, to będzie i po tanku. Tak jest, jedna kulka poszła. Stręcz próbuje ugrać tutaj jak najwięcej. Zaraz kolejny strzał disruptora. Ten taki trochę zmarnowany, bo już zawczasu zaczął uciekać Spirit. Marzy mu się rozwalenie któregoś z kolosów, ale są takie trochę no poza zasięgiem. Jeszcze Stalkerami ładnie się ustawia Stręcz. 19 CV zniszczonych. Dobrze, pozbył się kulek, pozbył się kolosa. Ale co dalej? Spychany jest w tym momencie Spirit. Nie robi niestety ulepszeń 3-3. No te ulepszenia trochę robią robotę. Nawet osłony sobie wzmacnia Stręcz. Problemy, tu widzę dużo problemów. Na szczęście kolos za darmo wyłapany. Leci recall, o to będzie interesująca batalia. Wbiega wręcz w to Polak, no i teraz szybko wyklikać kolosy. Udało się, wow, okej, okay. To ten recall to był recall niezbyt wydajny. Wikingi nawet wylądowały, niestety zbyt duża liczba zelotów w połączeniu z ulepszeniami. Jeszcze kolejne zeloty i stalkery tutaj wbiegają. No szkoda, myślałem, że tutaj może sobie Spirit poradzi. Ale nie bardzo. 12 probek tylko zniszczonych, no a on sam na trzech bazach. Szczerze mówiąc, Stręcz ma przewagę. I to nawet dużo przewagę. Ciężka sprawa, oj ciężka. Nieprzyjemnie, bardzo nieprzyjemnie. Nie da się chyba już zatrzymać Stręcza. No bo czym? Sama piechota to za mało. Jeżeli rywal ma kolosy, to by się przydały liberatory, wikingi, jakieś inne rzeczy, a na nie stać na to Spirita. Także już chyba będzie przykra niespodzianka dla nas, bo to jest jednak niespodzianka, że Stręcz prawdopodobnie tę mapę wygra i cały mecz tym samym. Także jak to mawiał klasyk, chyba no nie poszło. No, teraz stracił w sumie trochę zaopatrzenia Stręcz. No to faktycznie było duże potknięcie. Wow, jeszcze... Ej, chwileczkę, bo teraz mu Spirit może wyłączy całą produkcję i tutaj jeszcze Kolosa też wyłączy z pewnością.
Baterii nie ma, Stalker też sobie nie poradzi. Nie widział, wow, Strange nigdy nie widział bazy na godzinie 6. Nigdy tam nie wysłał żadnej jednostki, co jest w sumie bardzo dziwne. Dobrze, dobrze, dobrze. No naprawdę jest jeszcze nadzieja? Aż nie mogę uwierzyć, że jest jeszcze nadzieja. No ma dużo więcej jednostek walczących Spirit. No i tutaj świetnie przeskakuje, ucieka. Ej, on zaraz rozwali bazę na 12. Piotr to naprawdę może wygrać? Jakie to dziwne, ale jakie doskonałe. No tak, no teraz to znowu Strange nie ma wydobycia. Dużo więcej probek, ale... No bazy jak na lekarstwo. Super. Przeleciał orbitalem Spirit. No i teraz w zasadzie to na czas może grać. I ma czym grać przede wszystkim, bo no nie da się złapać mediwaków i jednostek w środku, jeżeli one będą w odpowiednich miejscach. O właśnie, tutaj jest takie jedno miejsce. Tego jednego marudera to akurat mógł wycofać Spirit. Kurczę, już byłem taki, przyznam szczerze, już czekałem jak na wyrok na te GG. A jednak, jest jeszcze potencjał, jeszcze można się odbić. Prawą stroną, jak widzimy, Spirit też ma dodatkowe dwa mediwaki, łącznie aż 5 pełnych chyba tam mediwaków nawet. Chyba wszystkie są wypełnione właśnie jednostkami. No cóż, Strange w końcu zauważył ekspansję Polaka, ale ona trochę popracowała, zdała sporo surowców. Leci na kontrę Spirit. Strange teraz trochę niebezpiecznie Ursów w tym zaopatrzeniu. Dobra, proby jadą. Proby niestety posiadają tyle minerałów, żeby zbudować Nexusa, więc to może jeszcze nawet nie jest koniec. Nawet jak pójdzie na wymianę bazową Polak, to nie znaczy, że wygra. O, jest zwolniona, jest niebezpiecznie. Cały czas jest nerwowo, niestety traci tutaj troszeczkę jednostek. Miny w ogóle są tutaj też na wagę złota, bo jeżeli one się zakopią i rywal nie ma detekcji, to raczej ich nie zniszczy. No chyba, że się skupi Kolosem czy Archonem na tym, ale duża szansa, że w tym chaosie się nie połapie. I miny odpalą może nawet kilka razy. A to może wystarczyć. O, Spirit pod remis gra! A to bandyta terański. No, na razie to nie jest możliwe, bo dalej da się zbudować Nexusa, a tym samym... No, potem się rozwinąć na nowo. No, dokładnie. Strange póki co nie ma Nexusa, ale zaraz go zacznie chyba tutaj budować w tej bazie bardziej do środka. Dokładnie, już jest Nexus w budowie. Spirit o tym wie. No i co z tym fantem zrobi? Czy cokolwiek może zrobić. No musi kombinować dalej. Ale szczerze mówiąc, no Strange ma teraz więcej jednostek. Cały czas wzmocnienia do nich są po prostu lepsze. Ciężko, bardzo ciężko. No dobra, spokojnie, spokojnie. Jeszcze są bunkry, także nie jest tak źle. No ale naprawdę, i ten Liberator w sumie też dobrze, że się tutaj znalazł. Bardzo interesujący scenariusz. Bo niby Strange ma przewagę, ale... Jakby tak dobrze pomikrować. No jeszcze są, właśnie też co ciekawe, bo są trzy Archony, ale znowu dwa Ghosty, nie? Bo jakby dobrze rzucić MP, to może ta armia Strange'a wcale by się tutaj nie przebiła. To jest takie... Jak to kiedyś powiedział pewien koreański zerk, takie 40 na 40. Bo jeszcze 20% jest chyba szans na remis. Dobra, leci koszarami. Spirit w razie czego chce wzmocnić defensywę poprzez utrudnienie dostępu do bunkrów, no i do swoich jednostek. Teraz obaj się wczepili jak rozbitek w deskę w te dziwne... Inne ekspansje. Strange może nawet trochę żałuje, że tutaj zajął bazę, gdzie przecież Spirit miał swoją trzecią, bo już tam trochę surowców wydobył, więc też trzeba je szybciej jako proto zająć kolejne złoża, postawić drugiego Nexusa. Dobra, Spirit, spokojnie. Dobry nurek, to i po miesiącu wypłynie. Jeszcze się może uda odrodzić. No, ale stracony mediwak. Ciężko, ciężko. Spirit uznał, że czas polecieć na kontratak, ale tam akurat Protoss jest niby gotowy. Ale ważne, bo w defensywie Strange nie ma teraz Stalkerów, więc faktycznie taki mediwaki można by spróbować polatać. No tutaj z góry na te proby
Nawet można. Trudna to chwila. No, nie wiem, czy bym się tak tutaj desantował, jak Spirit to robi. O właśnie, tutaj byłoby chyba trochę lepiej. O, stracił jednego, dwa mariny. Tutaj kolejna baza Strange'a. No widzi teraz Spirit tego... O nie! Stracił Mediwaka z marinami. No widać było zaskoczenie też w kamerce Spirita. Niepocieszony jest tym faktem. W ogóle jest jakiś obserwer? Ciekawe, no bo tam widzę jednego na minimapie, ale on jest bliżej bazy Spirita. A, jeszcze w ogóle Robo Facility jest zasilane. Okej, tu jest obserwer. Czy Spirit go widział? Tak, stanął jakby widział. Ciężka sprawa. Strange właśnie idzie w jego kierunku. Zdecydowanie więcej jednostek rosyjskiego zawodnika. No i pytanie. Czy jeszcze jest jakaś metoda? Czy jest jeszcze jakiś patent? Tutaj bardzo mądrze mina wybudowana przez pozostawioną fabrykę. To będzie mega trudne. O, dwie Cloak Banshee. Dobra, dobra. Myślałem, że tylko jedną wleci, ale stać go było na dwie. No dobra, niech wyłączy wydobycie przeciwnikowi i siedzi za tymi, za bunkrami. Dobra, Strange pewnie wie, że Banshee lecą do jego bazy, dlatego rzuca Ricola ze Stalkerami. Nie, Obserwera, okej, okay, Obserwera sobie przyzwał. No też mądrze. Jedna z Banshee przeżyła. Kombinuje Spirit. Całkiem dobrze kombinuje. A teraz szybki powrót Banshee, bo pewnie wie, że Proto znowu pójdzie w kierunku jego bazy. Ja to nie wiem, czy Strange nie powinien właśnie cały czas siedzieć w bazie i się po prostu szybciej rozwijać, albo raczej szybko rozwijać. Bo teraz to tak się kręci, jak koń na światłach od jednej bazy do drugiej bazy. Ale to też brawo dla Spirita, bo dzięki temu chyba będzie faktycznie w stanie zabezpieczyć bazę na godzinie 12. No 15 probek, to na tym etapie gry to jest połowa ekonomii przeciwnika. No dobra, Piotr. Teraz niespodziewanie zbliżyły się te punkty zaopatrzenia. 89 do 85. Nawet udało się wyprodukować Liberatora, znowu Cloak Banshee. No dobrze, coraz bardziej mi się podoba to, co Spirit robi. No trochę taki właśnie w tych kombinacyjnych grach. Wydaje się, może być nawet trochę lepszym zawodnikiem. Spirit pewnie zadowolony, że tutaj tego Nexusa zrobił Protoss, bo naprawdę ładnie go można atakować, a Strange sobie pewnie trochę pluje w brodę. Że się na te lokalizacje zdecydowała tutaj na godzinie 6 właśnie. No chyba tu byłaby lepsza ta baza pierwsza, potem kolejna w dolnym prawym rogu. Ale też może chciał być bliżej przeciwnika, bliżej Terrana. Dobra, spokojnie, spokojnie jest... Mamy czas, 25 minuta. Powiedziałbym, że mamy czas, no bo ta Spirit ma większe wydobycie. Może nawet trochę lepszą perspektywę, zwłaszcza jakby te plus 3 do ataku nieszczęsne zrobił. By też mu bardzo pomogło, bo tak to potrzebuje dużo więcej jednostek. Nietypowy scenariusz na mapie Inside and Out. Gdzie wszystko tutaj pozmieniało. Najpierw Spirit był w dolnym lewym rogu, teraz Strange. Spirit w ogóle uciekł w inny róg mapy. Świetnie, 10 probek zniszczonych znowu. No pięknie przytrzymał ekonomię rywala Spirit, aż tutaj, no nic tylko pogratulować, bo to jest kluczowe.
jak on sam się rozwija, rywalnie bardzo, no to oby tak dalej. O, świetne MP, Archony też oberwały, Immortal też już nie ma tej swojej bariery. Osłon zresztą też nie, Sentry bez energii. No i walczymy chyba, tak jest. Orbital podniesiony, żeby jeszcze ułatwić piechocie walkę. No i decydująca batalia w tej chaotycznej rozgrywce. Jeden kolos nie ma tak dużych obrażeń obszarowych. Mimo wszystko to jest dość pancerne, dość wytrzymałe. Dzięki ulepszeniom, no ale jak już pozostaną same Stalkery, to nawet ulepszenia im nie pomogą, bo to jest tona maruderów. Robi pojedyncze zeloty jedynie Strange, to chyba będzie zbyt niewiele. Jednak Polak, jednak Spirit to chyba wyciągnie, nie wierzę. O mój Boże, tu jeszcze ten kolos cały czas ładuje. O nie, 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 nie idźmy w tę stronę, Jezuniu. O mój Boże, okej. To była bliższa batalia niż się zapowiadało. Może ma mało jednostek Protoss, ale są niesamowicie wytrzymałe. No i chyba jednak Strange zatrzymał wydobycie na 12. O, tutaj ten Orbital chyba w ogóle zniszczony zostanie. Szkoda, bo to były muły potencjalne. To jest błąd, no ale leci kontratak Polaka. Wie, że musi odciąć przeciwnika od wydobycia. Przyzywa Strange zelotów, no ale zanim one pomogą, to... A, one tutaj w ogóle nie pomogą. Przyznał zeloty i zaczął uciekać. Pięknie. Pięknie. Na razie to Protoss mięknie i jego Nexus, czyli w zasadzie to bazo za bazę. Jakby tak na godzinie trzeciej zrobił ukrytą Ninja Ekspansję Spirit, to by było coś pięknego też. Albo na dziewiątej, to też taka trochę lokalizacja najciemniej pod latarnią. Sporo zelotów, Stalkerów, ale... No. Tylko jeden kolos. Nie zauważył budynków Polaka Strange. On chyba cały czas był w stanie przeoczyć. A tu jeszcze jedna mina. Chyba się przespaceruje do bazy właśnie przeciwnika. Spirit może jeszcze poczeka na kolejną. Dobra, powolutku. O, i dwa mediwa. A to w ogóle ważne, żeby ta mina, którą przed chwilą widzieliśmy, żeby ona mówiła Spiritowi, czy tam gdzieś co dookoła Stalkery, czy one próbują go złapać. Okej, będzie ciekawie. Strange chyba chce zaatakować główną bazę Polaka, tam gdzie są te wszystkie bunkry. To mu się chyba nie uda, no ale nawet... O, wow, okej, jest Rico. Właśnie zastanawiałem się, czy przyzwie jednostki do siebie i teraz czai się chyba na tego kolosa Polak, ale nie da się go zniszczyć, jest super bateria, trzeba uciekać, ale trzeba uciekać na piechotę, bo mediwaki by zostałyby dogonione i zniszczone przez Stalkery, no ale znowu jak to na piechotę, jak szarżują zeloci. No to jest trochę ciężki odwrót, no ale lepszej opcji nie było, lepiej uratować kilka jednostek niż żadnej. Dobra, trzyma się pola. I teraz jeszcze mina. Tak jest, ale szkoda, bo rywal się rozdzielił. Cztery ghosty jednocześnie buduje Spirit. No na bogato, ale to jest świetna odpowiedź właśnie na zelotów, bo one zwykłym atakiem robią duże obrażenia na takie lekkie zeloty. No i MP to już nie trzeba mówić. Chyba, że będzie snajpować zelotów. No, każda rzecz tutaj będzie dobra. Oho, Spirit. Trochę niebezpiecznie, jak tak rywal jest blisko niego. Czy tam jest kolejna mina na godzinie 6? Nie, chyba nie. Dobra, gramy dalej. Przelatuje swoją bazą Polak. Tam chyba bunkry chyba no, powinien zagrać. Nic źle. Ale bardzo trudna i tak sytuacja obu zawodników. W zasadzie taki sam limit armii. Myślę, że Protoss wygrałby bezpośrednio bitwę, ale właśnie dlatego takiej się nie podejmuje Spirit. No i właśnie, wspomniane snajpy na zlotów. To jest bardzo ważne. O, teraz ta mina, o właśnie tutaj, zobaczyła, gdzie jest Protoss. I natychmiast Spirit ucieka. On chce wiedzieć, czy Protoss wyszedł na mapę, czy nie wyszedł. Czy siedzi u siebie, czy nie siedzi. A jak nie siedzi, no to on wjeżdża tym dropem. Wydaje mi się, że Spirit też może próbować trochę grać pod remis. Niestety Obserwer zauważył, gdzie jest oddział Spirita. Oho. O mój Boże, czy to będzie decydująca batalia? Może tak się zdarzyć, ale tu jest kolos osamotniony, można w niego wjechać. Darmowy kolos, panie Protoss, a nie! Jednak podniósł go warpizmem, ładnie przypilnował. No dobra, teraz mikrona zelotów. Dziwnie te zeloty otoczyły to jakoś. Nie wiem, co one zrobiły. One szarżowały, ale w jakimś takim, nie wiem, słoneczniku. Jak to nazwać w ogóle? Jakieś słoneczko tutaj robiły te zeloty bardziej. No ale Spirit nie dał się złapać. No i co ważniejsze, teraz jest potencjał może na złapanie kolosa.
Dojeżdżamy czy nie dojeżdżamy? Ryzykowna chwila, niszczy Stalkery w pierwszej kolejności. Spirit, teraz Kolos prawie osamotniony, ale dobrze rozdzielony. Spirit, warpizm z zawartością zniszczony i jednak to Piotr. Boże, ale on to zrobił, coś pięknego. Jezu, nią. Ja już chciałem tutaj, wiecie, dymy i szaleństwo. O, i widzicie, Max Pax. Realizacja po wojaku. Wow, okej. Okay. Okej, okay. Było ciekawie, było dziko. Jednak Spirit wyciągnął, więc jest szansa na 2 do 1 jeszcze. Dobrze. No chyba dobrze, tutaj czat pisze, że Strange się wydawał faktycznie podłamany po przegranej tej mapy, bo no bo prowadził. Moim zdaniem to już tak z 2-3 razy miał taką bardzo doskonałą pozycję Strange. A tu psikus. Jednak Spirit wyciągnął niewyciągalną prawie grę. Te miny, te Banshee, ta improwizacja, coś pięknego. Widać, że trochę w lepszym nastroju jest Spirit. No, a Strange cały czas się zastanawia, jak tutaj wyrwać tę jedną mapę. Tak, z wrażenia chcieli pokazać reakcję Max Paxa. Coś pięknego. Nawet Max Pax za nim mówił. Solidna europejska makrogra, czyli taka dłuższa. Napisał Foriumy o tym spotkaniu, bo Foriumy tutaj też czeka na meczyk. Ja oczywiście te mecze, które lecą równolegle z udziałem Polaków, jeszcze pokażę, także nie spoilować, nie lubimy banować, ale to potem, bo chcę, żeby było wszystko, co nas interesuje, pokazane na streamie, a na razie niewątpliwie interesuje nas rezultat Spirita i Strange'a. Ale no, to było dzikie, to było interesujące. To jest właśnie też piękno StarCrafta, że w takiej sytuacji, no, tak trochę musisz tę swoją wiedzę, takie wyczucie wykorzystać, pokazać, jak ty dobrze właśnie się odnajdujesz w takim dziwnym scenariuszu. No, improwizacja to w ogóle jest temat rzeka. Oczywiście najlepsi gracze tyle razy już znajdowali się w podobnych scenariuszach, że coś co nieco wiedzą, co jest ważne, co nie jest ważne, że Cloak Banshee faktycznie są bardzo często dobrym wyborem w takich scenariuszach, albo miny. Ale to też trzeba wiedzieć jak, wiedzieć gdzie użyć. I też Spirit trzeba przyznać, że świetnie no, kombinował tymi medivakami. Świetnie też sprawdzał, gdzie jest ustawiony rywal, żeby rzucić się na jego bazy. Trochę doświadczenia też było, ale właśnie improwizacja i takie dostosowanie się w dziwnym scenariuszu, no bo na przykład jakby nie miał fabryki, musiałby może jakoś inaczej trochę kombinować. Jak widzimy, Blink zagrany, Stalker 1, Stalker 2. Ciekawe, czy to będzie ten stary, dobry Forgate Blink. Jest na pewno na to spora szansa. Kurczę, aż 3 próby mu rozwalił Spirit. To nie jest jakieś załamanie Strange'a, czy mi się wydaje? Bo naprawdę jest dużo. Jak za jednego Reapera. Okej. Okay. Są kolejne gateway'e. No i zaraz będzie odpowiedź na to, czy faktycznie postawi tutaj na jedną kartę Strange i spróbuje wygrać za chwileczkę, czy jednak w Kolosy i trzecia baza i bezpiecznie, kulturalnie. Lecą już 2 miny, no patrząc na to, jak wątpliwie bronił się przed Reaperem, no to i na miny może doznać sporych obrażeń. Leci. O, no, to jest ryzykowne uciekanie przez minerały, że tak powiem, tymi probkami, bo mogą się nie zmieścić. O, jakby jeszcze, aj nie, niestety, nie udało się uratować tej jednej miny, ale i tak nie był to zły rezultat. 4 gateway i blink, znamy to. Prawdopodobnie będzie bardzo agresywny Strange. Spirit się już w tym wszystkim połapał. Robi siege tanki, robi bunkry. Jest solidnie, jest dobrze. No i co ważne, Spirit tej rozgrywce nie zagrał tej trzeciej bazy. Myślę, że to też kluczowa kwestia. No, że nie przeszarżuje ekonomicznie.
Oby tak dalej. Sporo stalkerów. No i oczywiście wskakuje Strange. Na szczęście jest Siege Tank, ale do niego też chyba myślał, żeby się dobrać. No to jest tylko combat shield i ledwo zaczęty, więc stracił faktycznie coś tam spirit, ale nie tak dużo. Oj, teraz jaki będzie odwet? O, kochany, o jak dobrze. Ósemka. Piękna sprawa. No kurczę, jednak warto było wcześniej uratować tę minę medivakiem. Oby tak dalej. Strange inwestuje już wszystko. To jest all in. Albo wejdzie, albo nie wejdzie. Ale aż trzy siege tanki powinny to wszystko dokładnie wysłać w eter. Doskonale. No brawo. Brawo, Spirit. Piękna sprawa. Gratulacje dla Piotra. Niech nam tutaj się jeszcze pokaże. Brawo, Spirit. No, podpisane jako MaxPax może. Ale kto by się przejmował letalami, prawda? Panie producencie, jak do tego doszło, nie wiem. Dobra, co najważniejsze, Polska górą, możemy się cieszyć, że wyciągnął niewyciągalną prawie rozgrywkę Spirit. Good job i te sprawy. Oby tak dalej, oby tak dalej. Jezu, nią, no to było bardzo ciężkie, Polska górą. Uff. Xaviro? Xavirio? Nie, jak ja czytam? Xavirio, tak. Dziękuję za followa, siema. O, saka, się namęczył. Spocił się jak świnia nad ogniskiem po tym meczu Spirit, myślę. Ale było warto. Widać, że już Strange'owi psychika siadła i na ostatniej mapie rzucił wszystko, tylko tak, aby poszło.